Witajcie. Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o recenzję tej naszej Twitches, to się przesyła. Pewnie się prześnie za niecałe 15 minut. Niestety, ja tego niestety nie wiem. A tak czy inaczej, dzisiaj się tego spodziewajcie. To wszystko i przechodzimy do filmu. Dzisiaj poruszymy temat z faktów o szatanie. Ale tu nie chodzi o krzyż, czy krzyż świętego Piotra, czy po prostu czarną mszę. Tu chodzi o niebezpieczną liczbę. Tą, którą wam prezentowałem w poprzednim Katie filmie. 5 faktów o szatanie. No cóż. Dzisiaj to właśnie zrobimy. Więc bez przedłużania, zaczynajmy. Jestem bezpieczny 3. A dziś... tajemnica liczby 666. To znaczy... niemroczna i niebezpieczna liczba. 666. Tak jak wiemy, przez wielu satanistów, którzy są wyznawcami diabła, czy po prostu Lucyfera, i chrześcijańscy, czyli wyznawcy Pana Boga, wiedzą już, jaka jest tajemnica liczby 666. Jednak zastanówmy się, skąd się ona wzięła, jakie ma zamiary i jak dla satanistów jest to powodem dla wyznawców Lucyfera. No dobrze. Zaczynajmy. Tak jak wiecie, poprzednio poruszałem faktów o Lucyferze, inaczej szatanie. Poruszałem temat właśnie tej liczby. Czyli 666. Dokładnie 3 szóstki. Właśnie są uważane. Więc przypomnę wam o tym, co wam mówiłem. Przez satanistów i chrześcijanów jest uważane, że dokładnie 3 szóstki są uważane za liczbę diabła. No to właśnie. To właśnie dzisiaj na tym zastanowimy. Czy rzeczywiście 666 jest liczbą Lucyfera? Przeklętego demona, który chce zniszczyć świat. I obrzydzić chrześcijaństwo. No cóż. Zastanówmy się w ogóle, skąd ona się wzięła. 666 to liczba bestii. Czy inaczej właśnie szatana. Najczęściej właśnie to jest liczba Lucyfera. Właśnie to jest Lucyfer, właśnie jest tą piekielną bestią. To nie chodzi o Zozo, bo Zozo to jest demon, a szatan to co innego. No cóż. Powiedzmy sobie szczerze. W Apokalipsie świętego Jana święty Jan opisał tą trzyliczbową liczbę. To właśnie święty Jan przyjął właśnie tą liczbę do swojej Apokalipsy, Ewangelii Apokalipskiej. To właśnie stąd się wzięła ta liczba. Jednak nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście liczbą bestii jest właśnie ta liczba. Jan przyjął to z wielką ciekawością, ale jak i z niebezpieczeństwem, ponieważ wiedział, że te 3 szóstki wkrótce się zamienią w niebezpieczną i mroczną liczbę, która będzie truć chrześcijaństwo. No więc niestety święty Jan to zostawił. Wpisał tą liczbę, jak i opis w Apokalipsie, no i na zamianę skończył. Jednak nie wiadomo, co się stało ze świętym Janem. Tak jak wiecie, to nie chodzi o Piotra. Tu chodzi o świętego Jana. Tak jak wiecie, był ewangelistą. Po stronie chrześcijańskiej oczywiście. Ale po wprowadzeniu tej liczby czuł czyjś niepokój. Że zło będzie chciał przegarnąć za wszelką cenę tą liczbę. Coś, co było jego dziełem. No więc dlatego święty Jan się zabezpieczył. I nikomu
Ale to nikomu nie mówił. Nie mówił o tej liczbie, o swoim dziele. No dobrze, zostawmy to, ponieważ to jest bardzo obszerne. Historia świętego Jana poruszymy ewentualnie w religijnych Katie filmach. No dobrze, a teraz zastanówmy się, czy dokładnie trzy szóstki są uważane za liczbę bestii, piekielnej i niebezpiecznej bestii. No cóż, w internecie, jak i w Biblii jest na ten temat, że są liczbą wiecznego zła. Bo przecież te trzy szóstki to nie są, przecież są odwrotnością chrześcijaństwa, a nie obroną satanizmu. Te szóstki, trzy szóstki mają coś w sobie niebezpiecznego i mrocznego. Jedna szóstka równa się śmierć. Druga, zniszczenie świata. A trzecia, potępienie wszystkich dusz, ludzi, ciągnięcie ich do piekła poprzez Asmodeusa, Lucyfera oraz innych demonów. No dobrze. Ale zastanówmy się, czy rzeczywiście ta liczba niesie coś sobie bardzo złego. No niestety tak. Ale nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście liczbą Lucyfera jest ta liczba. 666. Nie wiadomo. Niestety tego nie wiemy. Ponieważ święty Jan też miał wątpliwości, kiedy tworzył tą liczbę. Bo przecież Jan przecież nie mógł w stanie przewidzieć, czy rzeczywiście ktoś mu czasami tego nie odbierze. Tego swojego dzieła. No cóż, ale jednak ktoś się dorwał. Jednak zło wyrwało jakby z książki tą liczbę. Po prostu dowiedziało się o tym i zło do dzisiaj kusi nas tą liczbą. I dlatego pewnie na matematyce, jak i na innych pewnie przedmiotach musimy pisać tą liczbę 6, 6, 6. Nie wiadomo, czy rzeczywiście jest tak niebezpieczna, ale jeśli rzeczywiście te trzy szóstki mają zwestować wieczną mękę, śmierć, zniszczenie świata, to mamy się o czego bać. No cóż, widać, Lucyfer i demon się dorwały do tej liczby i to dzisiaj nią zawładnęły. Jaka ta liczba ma zamiary? Tak jak już mówiłem, zwiastun śmierci i wszystkiego, co najgorsze. Więc dla bezpieczeństwa radziłbym nie pisać tej liczby. Co prawda w pierwszej klasie nie mieliśmy prawo nie wiedzieć, że pisząc właśnie czcimy szatana. Ale bez przesady. Przecież 6 plus 6 plus 6 jest równo 18. Przecież to nic nie znaczy. Chyba. No co, że się znaczy? To mamy się czego bać. Tak czy inaczej, nie wiadomo, czy rzeczywiście są uważane za liczbę bestii, piekielnej bestii, zwaną szatanem, przeklętym diabłem. Nigdy się tego nie dowiemy, czy rzeczywiście te trzy szóstki zostały porwane przez zło i wprowadzone do satanizmu. No więc kończymy tą podróż po historii tej liczby. Do zobaczenia, moi drodzy. Mówię do zbyty 5.3. Teraz idź się położyć i życzę wam wszystkim mojego wieczoru. Za pół godziny, godzinę, tak za pół godzinki spodziewajcie się Roxa. Czyli oglądamy Rox MB. Do zobaczenia. Jak się proszę, to zachęcam do recenzji Fearless, Taylor Swift. Oh.